Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Co jest pod maską narcyza? Na zewnątrz narcyz wydaje się pewny siebie. Tak jakby wiedział, jak ma się zachowywać. Może wydawać się czarujący, charyzmatyczny. Lecz to jest kłamstwem. Jest to nieprawda, to podstępny wygląd zewnętrzny. Jest to coś, czego Narcys nauczył się z telewizji, z filmów, czy od innych ludzi. Tak by cię oszukać, tak by cię zmanipulować. Tak byś myślał, że jest kimś, kim nie jest. Jest to rola, którą odgrywa. Niczego nie przekazuje. To nieważne, bezużyteczne informacje. To, co odgrywa, nie ma nic wspólnego z tym, kim jest naprawdę. Już widziałeś, co jest pod maską. Pod maską znajduje się podła. Mściwa, roszczeniowa strona narcyza. Pod maską kryje się ktoś, kto zadaje ci wiele bólu i cierpienia, kto tworzy, powoduje problemy w Twoim życiu. Jednocześnie nie czuje się tym zaniepokojony, nie przejmuje się tym. Taki naprawdę jest narcyz. Lecz kryje się za tym więcej niż tylko to, co widać. Narcys ma fałszywy wizerunek, jest to coś, co widzi większość ludzi. Narcys nie ma żadnych skrupułów, żadnych granic, żadnych zasad etycznych czy moralnych. Ogłupia wielu ludzi. Dzieje się tak, ponieważ wie, jak się wypromować, wie, jak się zareklamować, jak pokazać się od najlepszej strony. To tylko maska, to tylko iluzja, to fałszywy obraz narcyza, to fałszywa tożsamość. Narcyz wymyślił swoją fałszywą tożsamość. Przygotował ją w oparciu o analizę innych ludzi, niezależnie czy to postaci realnych, celebrytów, aktorów, źródeł zasilania, czy postaci fikcyjnych, wirtualnych, może bohaterów książek. Narcyz skopiował ich najbardziej pożądane, lubiane cechy. I stworzył obraz, który dla niego jest idealny. Prawdziwa tożsamość Narcyza jest całkiem inna, jest zła, jest okrutna. Narcyz posiada określone cechy i nastawienie, które są niezbędne, by mógł przetrwać w trudnym otoczeniu, w trudnym środowisku. W niebezpiecznych sytuacjach. Dlatego zawsze musi mieć nad tobą przewagę. Dzieje się tak, ponieważ przywykł, przystosował się do wrogiego otoczenia. Wyniósł to z dzieciństwa. Mogłeś być wychowywany pod osłoną, byłeś nadzwyczaj chroniony przez rodziców. Mogłeś nie doświadczać dlatego tak wielu trudnych, nieprzyjemnych doświadczeń. To jednak zapobiegło także doświadczaniu życia i uczeniu się, jak radzić sobie z problemami. Przez to możesz być nadzbyt ufny czy naiwny. Możesz mieć też problemy z niepokojem. Ponieważ rodzice mogli doprowadzić do tego, że uwierzyłeś, że złoczaj się na każdym rogu, możesz bać się potencjalnego ryzyka, na które możesz natrafić. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. To nie jest racjonalne myślenie, ponieważ osoby zaburzone, toksyczne, psychopaci nauczyli się, jak wtopić się w tłum. Jak dostosować się do wrogiego środowiska. Nauczyli się tego, jak polować na osoby, które dorastały w bezpiecznym środowisku. Narcyz postrzega takie osoby jak łatwe cele. Dlatego możesz czuć się bardziej komfortowo w domu. Możesz mieć lęki, napady paniki. Związane z wyjściem z domu, z przestrzenią, możesz odczuwać strach, który pojawia się w zatłoczonych miejscach lub otwartych, dużych przestrzeniach. Możesz czuć się tak, jakby wszyscy chcieli cię zniszczyć. Osoby zaburzone się na tym skupią i wykorzystają to jako swoją przewagę. Wyczują Twoje skrępowanie, wyczują Twój niepokój, będą na tym żerować. Możesz mieć trudności z uporaniem się z tym, ze zrozumieniem tego, ponieważ byłeś wychowywany pod osłoną, pod kloszem, pod parasolem, byłeś w dużym stopniu chroniony przed nieprzyjemnymi. Trudnymi sytuacjami. Można powiedzieć, że egzystujesz w pozornie bezpiecznej bańce. A dla wielu innych osób życie było ostre, brzydkie i brutalne. Dlatego musieli wykształcić mechanizmy obronne w początkowych latach. Ty jednak byłeś nieświadomy, brakowało ci doświadczenia. Dlatego uczysz się słuchać rodziców czy innych autorytetów, uczysz się ich słuchać, nie zastanawiając się, nie wahając się, zostałeś nauczony, że nie możesz podejmować własnych decyzji lub po prostu nie miałeś takiego życiowego doświadczenia, by tak postępować. Możesz czuć się tak, jakbyś potrzebował pytać o zgodę, o pozwolenie, czy w ogóle możesz żyć własnym życiem. Dzieje się tak, ponieważ przez całe Twoje życie rodzice mogli Tobą zarządzać: mogli decydować, co możesz jeść lub czego nie możesz pić, co możesz nosić, oglądać. Mogło to dotyczyć spędzania czasu, towarzystwa. Wtedy możesz czuć się winny za każdym razem, kiedy chcesz coś zrobić dla siebie. Zamartwiasz się tym, boisz się tego, że inni ludzie mogą tego nie pochwalać, mogą tego nie akceptować. To idealne ustawienie Zaprogramowanie dla Narcyza, tak by pojawił się w Twoim życiu i wszystko kontrolował. Narcyz jest bardzo dobry w manipulowaniu ludźmi, w doprowadzaniu do tego, że szybko mu ufają. Narcyz musiał tak postępować, żeby przetrwać. Nie dostawał wszystkiego tak po prostu. Nie dbano o niego tak jak o ciebie, nie był chroniony, nie wychowywał się pod osłoną. Dlatego przeszedł przez wiele. To była ostra jazda. Kiedy zadaje ci pytania, kiedy mówisz mu o swoim życiu, to słucha wszystkiego, co masz do powiedzenia. Przyswaja informacje, ponieważ życie nie było takie dla niego. Musiał walczyć o to, co uważał, że mu się należy. Ty mogłeś wtedy nie mieć żadnych zmartwień, mogłeś się niczym nie przejmować. A narcys przechodził przez piekło. Dlatego narcys zazdrości ci na wiele sposobów. Zazdrości ci tego, jak łatwe było twoje życie. Narcyz chciałby, żeby jego życie takie było, ponieważ przeszedł już przez tak wiele i czuje, że to było niesprawiedliwe. Czuję, że zasługiwał na lepsze traktowanie. Kiedy Narcyz ciebie widzi, to mu o tym przypominasz. Narcys widzi to tak, że nie zasługiwałeś na takie dzieciństwo. Narcys patrzy na to tak, że twoje życie powinno być jego. Dlatego będzie uważał, że ma prawo do wszystkiego, co posiadasz. Będzie czuł, że wszystko to, co masz, mu się po prostu należy. Będzie cię wykorzystywał, traktował z góry. Z pogardą, ponieważ jest zgorzkniały, jest urażony. Narcys wie, że nikt nie chce być w otoczeniu kogoś takiego, dlatego zachowuje się inaczej. Zachowuje się tak, jakby płynął przez życie bez żadnych sztormów, bez złej pogody. Tak naprawdę Narcyz jest Twoim odbiciem lustrzanym. Naśladuje ciebie, by wyglądało na to, że macie coś wspólnego, że coś was łączy. W rzeczywistości jednak jego przeszłość bardzo różni się od twojej. Narcys nigdy nie może być szczery, nigdy nie może być autentyczny. To wystawiłoby go na ryzyko. To postawiłoby go w niekorzystnej sytuacji, to zapobiegłoby możliwości realizacji jego potrzeb, jego celów. Dlatego zdradza, kłamie i kradnie, dlatego się tego nauczył, sprawia, że ludzie wierzą w jego dobrą stronę, w jego maskę. Narcyz musiał tak postępować, by przetrwać. Musiał naśladować ludzi, musiał ściągać innych na dno, by wywyższyć siebie, by wyglądał na bardziej inteligentnego, na bardziej atrakcyjnego, na bardziej pożądanego. Narcyz robił wszystko to, co uznał za stosowne, za niezbędne. By osiągnąć to, co chce. Wiele z tych osób stara się zostać lekarzami, prawnikami czy nauczycielami, ponieważ poszukują wiarygodności, chcą być postrzegani jako profesjonaliści, chcą być autorytetem, chcą mieć władzę, chcą, by ludzie im ufali, chcą, by ludzie na nich polegali. To zapewnia im taki dobry wizerunek mogą wyglądać na inteligentnych, pogodnych i ciężko pracujących mogą wyglądać na kogoś, komu można łatwo zaufać czy przyszło ci kiedykolwiek przez myśl, że lekarz czy prawnik mógłby chcieć ci zaszkodzić to wszystko przedstawienie. Narcyz nie jest tym, za kogo się podaje. Nie jest taki naprawdę. Nie można mu ufać. Po prostu stworzył określony wizerunek wizerunek kogoś, kto płynie przez życie, jak gdyby nic się nie stało, jakby nigdy nie było złej pogody czy sztormu, jakby nigdy nie doświadczał żadnych trudności. Żadnych problemów, tak jakby sam był wychowywany pod osłoną. Narcys nauczył się, że to jest atrakcyjne, że to jest pożądane. Nauczył się, że tego typu ludzie są bardziej popularni i godni zaufania. Dlatego narcyz chce tak wyglądać, chce taki być, chce być tak postrzegany. Pod tą maską jest dziecko, które przeszło przez wiele trudności. To cień człowieka, który zazdrości każdemu i czuje, że należy mu się wszystko. Należy mu się wszystko od tych, którzy mieli lepsze dzieciństwo. Dlatego jest taki zgorzkniały, pełen złości, pełen nienawiści. Jest także pełen obaw, ma paranoję, boi się zdemaskowania, boi się, że ludzie dowiedzą się o nim prawdy, boi się, że dowiedzą się, jakim jest pasożytem i szkodnikiem, boi się opuszczenia. Narcyz ciągle czuje się tak, jakby inni ludzie starali się go zmanipulować. Dzieje się tak, ponieważ w takim otoczeniu dorastał. Dorastał w otoczeniu, w którym nie było wystarczająco dużo uwagi, pieniędzy, zasobów i ciepła. Dlatego narcyz czuł się nieodpowiedni, dlatego powstało u niego nastawienie, że jest niewystarczająco dobry. Dlatego działa według schematu. Kto kogo pierwszy wykorzysta, dopadnie, zdradzi czy odrzuci. Wszystko jest walką bycie wysłuchanym, zauważonym, docenionym. Narcyz walczy o wiele rzeczy, dlatego jest taki nieufny w stosunku do innych ludzi. Nie możesz się z nim połączyć na poziomie emocjonalnym. W zasadzie nie ma się do czego podłączyć. Narcys nie może się nawet połączyć sam ze sobą. Jest tylko ten byt i pustka. Poszukuje narcystycznego zasilania. To go napędza. Nie ma niczego wartościowego pod tą maską. Narcys nie był w bezpiecznym środowisku, gdy był jeszcze dzieckiem. Był narażony na wiele problemów, na przemoc, na traumy, dlatego nie był zdolny, by rozwinąć się prawidłowo. Nie mógł rozwinąć własnej tożsamości. Można to porównać do życia na ulicy, kiedy taka osoba musi wykształcić mechanizmy niezbędne do przetrwania. Narcyz okrada ludzi. Pozbawia ich energii, pozbawia ich środków, zasobów, ponieważ to jedyny sposób na to, by mógł przetrwać. Nie może sam wytworzyć energii, nie ma wewnętrznego poczucia wartości, dlatego wykorzystuje inne osoby, by zaspokoić, zrealizować własne potrzeby. Dlatego jest takim rocznym. Uszkodzony, destrukcyjny. Jest taki, ponieważ tak musiał postępować. Ma też fałszywe poczucie dumy, tak jakby coś osiągnął. To coś czego nauczył się w dzieciństwie: kłamał, oszukiwał, kradł, pozbawiał innych ludzi tego, co do nich należy. Robił tak, by doświadczyć fałszywego poczucia satysfakcji, spełnienia. W rzeczywistości to wszystko fasada. Dlatego narcyz jest taki nieszczęśliwy. W pewnym zakresie o tym wie. Wie, że to nie jest naprawdę jego. Dlatego narcyz nie ma z czego być dumnym. Inni nie mają takiego powodu. By być z niego dumnym, ponieważ Narcyz nie zrobił tego w prawidłowy sposób. Nawet jeśli doszedł do sukcesu, to po wielu trupach. Nie zapracował na to, nie zasłużył. Wybrał drogę na skróty lub drogę zniszczenia. Zmanipulował sytuację tak, by zrealizować swoje cele. Wykorzystał źródła zasilania, dlatego nigdy nie może być szczęśliwym z tym, co ma. Wie, że jest kłamcą, oszustem, przestępcą. Narces wie, że udaje kogoś, kim nie jest. Używa jednak maski, by się chronić. Nosi maskę nawet wtedy, kiedy zachowuje się jak ty i ściąga ciebie na dno. Narcyz nosi maskę od wielu lat, od bardzo dawna, od dzieciństwa. Wtedy musiał udawać silnego, podczas gdy wewnątrz czuł się słaby. Narcyz został poddany czemuś, na co nie miał wpływu. Nie miał wyboru, nie miał alternatywy. To go po prostu spotkało. Nosi maskę, by Przyciągnąć, zwabić do siebie innych ludzi, podczas gdy okłamuje samego siebie i udaje, że wszystko jest w porządku. W rzeczywistości jest nieszczęśliwy, jest nieusatysfakcjonowany. Narcys jest we własnym więzieniu. Jest więźniem nienawiści, jest więźniem iluzji. Można powiedzieć, że narcys powiesił siebie samego, sprowadził na siebie karę. Teraz musi udawać, że jest kimś, kim nie jest. Musi udawać, że ma pewną wiedzę czy zdolności, których tak naprawdę nie ma. Robi tak, by ukryć swoje wady, by wydawać się bardziej wartościowym bardziej atrakcyjnym i interesującym. Robi tak, by mógł oszukiwać. Właśnie dlatego narcyz nigdy nie będzie szczęśliwy. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to co robię ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.